Dobry wieczór Państwu. Za nami kluczowy moment drugiego etapu, bowiem kilka minut temu pan profesor Piotr Paleczny, przewodniczący jury, dyrektor artystyczny tego święta muzycznego, z którym mamy do czynienia, ogłosił listę 10 kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do półfinałów, czyli do trzeciego etapu. Przypomnijmy sobie te nazwiska, oddajmy głos Piotrowi Palecznemu. Friends. I am very sorry for some of you this evening will be not so good. For some of you will be very, very happy. Today is 13. Some people consider this number as a happy and rest not so much. So I would like to say that again, I would like thank you to all the jury for very difficult decisions. And I hope we will be very successful up to the last day. I will tell you the number and the names of 10 pianists who are semi-finalists and will start already after tomorrow. Number 4, Liu Xiaoyu. Yes. Number 17, Svetlana Andreeva from Russia. Number 19, Alexander Panfilov. Number 32, Timoteusz Bies. Number 36, Dina Ivanova. Number 38, Kosuke Akimoto. Number 39, Lee Hyuk. Number 43, Jakub Kuszlik. Number 44, Elżbieta Bilicka. And number 45, Yang Xiaoyu. My sincere congratulations to our semi-finalists and my same warm congratulations to those who were not accepted. And you are very great talent, very great pianist. And we want to thank you very much for your participation. It was very nice to meet you, and we hoped we will meet many times again in future. And I wish all the best to you. Myślę, że wszyscy zrozumieliśmy. Przewodniczący jury pogratulował 10 pianistom, którzy dostali się do trzeciego etapu. Podziękował też za znakomite występy, za wysoki poziom występów tym, którzy nie dostali się do trzeciego etapu. Muszę powiedzieć, że brakuje mi kilku nazwisk, przede wszystkim Michel Candotti. No ale, drodzy Państwo, no tak to jest. Jeżeli poziom jest wysoki, jeżeli jest 23 kandydatów i powiedzmy 20 czy 18 mogłoby śmiało dostać się do finału, a jest tylko 10 miejsc, no to wiadomo, że musi brakować tych postaci. No i z tym się musimy liczyć. Tak się składa, że dziś wystąpiło 7 kandydatów. I z tych 7 aż 5 zostało zakwalifikowanych do trzeciego etapu, więc będziemy dzisiaj mieć paradę finalistów, jeżeli tak można powiedzieć. No więc cóż,
Przykro nam, że nie usłyszymy niektórych pianistów, chociażby Ilię Szmuklera, Rosjanina, czy Andrzeja Wiercińskiego, którego bardzo mi brakuje też w tym gronie. Jest jeszcze i Sejun Park i no, wielu pianistów, którzy naprawdę świetnie zagrali, no, chociażby japońska pianistka, której nie znalazłem na tej liście finalistów. Myślę tu o Yasuko Furumi. To bardzo utalentowana pianistka. No, bardzo, bardzo przykro, ale tak jak mówimy, musimy się z tym wszystkim pogodzić, bo raz, że jurorzy tutaj decydują, oni rozdają karty, a my mamy się z tym zgodzić, no bo na tym to polega, na tym polega ta konkursowa demokracja, że nie wszyscy mają rację. Szanowni Państwo, dzisiejsze przesłuchania rozpoczął Kosuke Akimoto, japoński 23-letni pianista, który zagrał fenomenalnie. To był występ, jaki będę długo pamiętał. Rozpoczął bardzo skromnie, ale bardzo pięknie, nastrojowo, grając tę wieczorną pieśń Ignacego Jana Paderewskiego i może posłuchajmy fragmentu, Kosuke Akimoto. Kosuke Akimoto, 23-letni Japończyk, który potem grał Krakowiaka z Zębem, z Animuszem, grał potem wariacje Paganiniego Brahmsa, wariacje na temat Paganiniego Brahmsa, bardzo mocne, poruszające, pokazujące też jego znakomite przygotowanie. Nie było ani chwili wątpliwości, że to pianista wybitny, że wszystko potrafi, że daje nam ogromny ładunek emocji, zwłaszcza w ostatniej wariacji to uczynił. A potem na zakończenie była druga sonata bemol op. 36 Sergiusza Rachmaninowa i tu to było coś, czego nigdy nie zapomnę i jak przeze myśl, jak sobie zaznaczyłem na samym końcu, chciałbym mieć to nagranie w domu, żeby do niego wracać. Może posłuchajmy, jak wystartował, jak rozpoczął rachmaninowowską sonatę. Jaki profesjonalizm, to z jednej strony jaka dyspozycja pianistyczna, ale z drugiej strony jak pięknie, głęboko, poruszająco rozpocznie grać. To jest wielka frajda, wielka satysfakcja. Posłuchajmy go w pierwszym fragmencie sonaty Rachmaninowa. Przypominam, gra Kosuke Akimoto. Thank you.
to tylko początek sonaty Rachmaninowa, drugiej sonaty bemol. Zaraz potem była część druga, głęboko poruszająca. I muszę powiedzieć, że to chyba jest najważniejsza tu informacja, że było to fantastyczne, kiedy słucha się japońskiego pianisty grającego muzykę rosyjską, która staje się jakby jego, której się tak doskonale czuje. Ten słowiański, rosyjski zaśpiew jest słyszalny i jest to naprawdę bardzo piękne i bardzo wzruszające. Finał był też pod tym względem niezwykły, bo pokazał całą złożoność sonaty Rachmaninowa, pokazał całe bogactwo faktury, całe bogactwo jego fortepianu. To było po prostu rewelacyjne, bogate. Takie wykonanie nie zdarza się często. Godne najlepszych recitali i to, co pokazał dzisiaj, znakomicie go ustawia. Oczywiście jest on finalistą, półfinalistą tego konkursu. Myślę, że dużo będzie miał jeszcze tutaj do powiedzenia. Więc może posłuchajmy jeszcze fragmentu finału. Powiem Państwu, że kiedy zakończył grę, byłem ogromnie wzruszony jego postawą, jego estetyką, jego rodzajem, jakością gry. Może chociaż troszkę ten przykład odda z tego, co przeżywaliśmy dzisiaj o 10 rano, kiedy rozpoczynał swoją grę. Dla niego czas nie grał żadnej roli. Absolutnie gigantyczny pianista. Przypominam Kosuke Akimoto z Japonii, który fenomenalnie zagrał sonatę Rachmaninowa, opus 36. Zostanie w pamięci na bardzo, bardzo długo. Potem można powiedzieć, że coś przeciwnego, ponieważ nie w klasie oczywiście, czy nie w jakości, bo tutaj też mamy do czynienia ze świetną pianistyką, ale z doświadczeniem. Tu pianista, który ma już 23 lata, a tutaj teraz Koreańczyk, który ma lat 16. Lee Hyuk. Hyuk Lee, tak powinno się mówić u nas, czyli najpierw imię, potem nazwisko. Nazwisko Lee oczywiście, jak to w Korei bywa. Natomiast co do jego gry, rozpoczął od bachowskiej szakony, szakony oczywiście Bacha Buzoniego. I było tam wiele rzeczy, które w zasadzie tak jakby chciał szybciutko pokonać, żeby jak najszybciej to mieć z głowy, a umie grać szybko, no więc jaki problem, a przecież Bachu najmniej o to chodzi.
i to było pod tym względem nieciekawe, zwłaszcza z samego początku, bo potem uspokoił już i nie przyspieszał tak bardzo. Ale w każdym razie no, wydawało się, że będzie to jedno z najszybszych szakon, jakie w ogóle w historii były wykonane. Także o Bachu chciałbym specjalnie już więcej nie mówić, natomiast ładnie było u Paderewskiego. On należy do tych pianistów, mimo że tak młody i tak jeszcze no, można powiedzieć niedoświadczony, który bardzo ładnie potrafił złożyć program. Po szakonie zagrał Krakowiaka Paderewskiego, po Krakowiaku zagrał dwie rapsodie Brahmsa, a po rapsodiach zagrał melodię Ignacego Jana Paderewskiego, niezwykle pięknie, z dużą refleksją, bardzo takie uduchowione. Było to pokazanie jego lirycznej strony, że stać go na to, mimo tych 16 lat, na takie naturalne przeżywanie tej pięknej muzyki, bo trzeba powiedzieć, że ta melodia też udała się Ignacemu Paderewskiemu. Słuchamy Hugha Lee z Korei, 16-letniego, a można powiedzieć fenomenalnego pianisty, bo tyle, ile potrafi, to wzbudza największy szacunek. Bardzo zdolny pianista, duża też wrażliwość na brzmienie. Myślę, że bez trudu Państwo zauważyli, jak potrafi pięknym dźwiękiem grać, jak dba o to, żeby ten kolejny element, każdy element tej pięknej melodii Paderewskiego był jak najbardziej powabny, jak chodzi także o stronę brzmieniową. To była melodia Paderewskiego, refleksyjnie, pięknie podana, a potem był wals Mefisto, chociaż może powinienem jeszcze powiedzieć, że potężnie zaprezentował rapsodię Brahmsa. Troszkę może udawał w tych rapsodiach dorosłego, ale faktycznie było to coś takiego, co było zaprzeczeniem tych jego początkowych, może był zdenerwowany, minut występu w Bachu, gdzie mu się bardzo śpieszyło. Potem nie było w ogóle pośpiechu, także to było świetne, że mimo tych możliwości technicznych potrafi wyhamować i potrafi pokazać te walory muzyczne, bo automatycznie, kiedy wirtuozeria schodzi na plan drugi, na ten pierwszy wychodzi muzyka. Mamy walca Mefisto, którym zakończył. Grał go rewelacyjnie, bez żadnych niedomagań technicznych, wszystko wygrane tak, jak się to powinno robić, może raz tylko w zakończeniu troszeczkę nie, może troszkę dziwnie odczytał tekst, ale było to absolutnie znakomite wykonanie i mamy dla Państwa finał w wykonaniu Hugha Lee. Przypominam raz jeszcze, bo to trzeba ciągle podkreślać, 16-letniego pianisty z Korei, który oczywiście dostał się do trzeciego etapu 10. konkursu Paderewskiego w Bydgoszczy. Thank you.
No i potem następują finałowe kaskady, których zabrakło niestety, ale będziemy pewnie jeszcze mieć okazję ich posłuchania. Następnym pianistą, który wystąpił dziś podczas tych południowych przesłuchań, był kolejny Koreańczyk, Tak Gi Lee. Kolejny o nazwisku Lee, kolejny Koreańczyk, który zagrał nam dzisiaj Paderewskiego oczywiście, Osła, a także Scherzino. Przechodzimy do humoreski. Zagrał ją w sposób niezwykły. To jest utwór, który nazywa się Humoreska, a w gruncie rzeczy jest to potężna kompozycja, którą trzeba złożyć z tych poszczególnych elementów w sposób bardzo zdecydowany. Ta całość musi mieć no, bardzo silne fundamenty, żeby mogła zwrócić uwagę. I mamy dla Państwa jeden z takich najpiękniejszych momentów. To oczywiście część trzecia humoreski. Myślę, że ona zawsze świeżo brzmi, zawsze pięknie, że dobrze nam zabrzmi tutaj również, mimo mojego błędu z tym Paderewskim, ale słuchamy Schumana, słuchamy humoreski w wykonaniu Tak Gi Lee z Korei. Bardzo lubię ten fragment, uwielbiam wręcz. Piękna muzyka Roberta Schumana to tylko fragment humoreski wieloelementowego dzieła, jak powiedziałem. Przekonał pianistycznie, myślę, że bez trudu. To chyba kolejny fenomen tego konkursu. Niestety nie dostał się do trzeciego etapu, bo ma 20 lat. No a widzieli Państwo i słyszeli, co potrafi, jak pięknie potrafi grać. Tym bardziej, że wszystko, co najlepsze było przed nim, bardzo podobało mi się gładko wykonane Scherzino Paderewskiego, poza tym wcześniejszym, tą wieczorną serenadą Paderewskiego. To potem była siódma sonata Prokofiewa. Obiecałem Państwu wczoraj, że nie będzie finału, więc damy fragment pierwszej części. Absolutnie perfekcyjne granie. Potrafi też grać cudnie te liryczne, szerokie linie melodyczne. Jest to gra, która można powiedzieć jest troszkę mechaniczna, bo gra w niezwykle szybkich tempach, zwłaszcza w Prokofiewie to wychodzi w sposób bardzo no, szczególnie wyeksponowany, no ale perfekcja jest też można powiedzieć gigantyczna, więc warto posłuchać początkowego fragmentu sonaty. Proszę posłuchać na tym krótkim odcinku, jak on będzie ładnie budował no, tę właśnie początkową treść dzieła Sergiusza Prokofiewa. Thank you.
Mówiłem Państwu, że ten koreański 20-letni pianista, Tak Gi-Lee, niestety nie dostał się do trzeciego etapu. Dostał się natomiast kolejny pianista, który wystąpił dzisiaj, kończąc tę południową sesję przesłuchań, Jakub Kuszlik. Szalenie ciekawy muzyk, bardzo ekspansywnie grający, dysponujący świetną techniką, świetnym aparatem pianistycznym. Mimo to gra bardzo młodzieńczo, no ma też 20 lat, tak jak ten Koreańczyk przed chwilą. Wydaje się, że jest jeszcze bardziej dojrzały. Rozpoczniemy może od fragmentu Skercina, które zostało zagrane, oczywiście patrona konkursu Ignacego Jana Paderewskiego, które zostało zagrane przez niego bardzo leciuteńko, z młodzieńczą fantazją. Warto pokazać. Jakub Kuszlik z Polski. Przyzwyczailiśmy się do tych utworów Paderewskiego, trudno będzie teraz bez nich żyć, a pewnie przyjdzie nam żyć bez nich przez 3 lata, bo przecież nikt w Polsce nie gra Paderewskiego, jest to ogromnie przykre. No oczywiście może wyjątkami, ale tych wyjątków jest bardzo niewiele. W Warszawie właśnie trwał festiwal Paderewskiego, tutaj trwa konkurs Paderewskiego. No więc przynajmniej w tym czasie wiele dzieje się w zakresie popularyzacji muzyki tego kompozytora. Chciałbym Państwu teraz Jakuba Kuszlika pokazać w utworze Franciszka Liszta, choć wcześniej chciałbym Państwu powiedzieć, że bardzo ciekawie sformował program. Rozpoczął od Paderewskiego, potem była pieśń Schuberta Wędrowiec w opracowaniu Franciszka Liszta, wieloelementowa, wieloogniwowa, też niełatwa do przekazania. Następnie zagrał Fantazję Wędrowiec Schuberta. To było takie dopełnienie, jak chodzi o ideę, o treść. Niezwykle trudny utwór, jeden z najtrudniejszych interpretacyjnie, pianistycznie, bez zastrzeżeń, z dużym zapleczem, tak bym to określił. Potem była jeszcze jedna pieśń Schuberta, Małgorzata przy kołowrotku, gdzie bardzo spokojnie tkał tę właśnie schubertowską materię. Wszystko tam zagrało tak, jak potrzeba. A na zakończenie zagrał walca Mefisto Liszta. Duży dynamizm, duża, no, można powiedzieć, takie granie na całego, bez żadnych strat, jeżeli tak to określę. Bardzo ambitny pianista, bardzo wiele potrafiący, a ten początek walca Mefisto niechaj zilustruje nam skalę jego talentu.
fortepianie polski pianista Jakub Kuszlik, który został półfinalistą 10. konkursu imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Ja jeszcze sobie sprawdzam z listą, żeby nie zrobić błędu, żeby komuś nie dać awansu, jeżeli go nie ma, ale tu oczywiście żadnej pomyłki nie ma. Podobnie nie będzie pomyłki przy następnej kandydatce, która startuje w 10. konkursie Paderewskiego. Myślę o Elżbiecie Bilickiej, polskiej pianistce, która jak najbardziej zasłużenie również dostała się do 3. etapu. To niezwykle ciekawa pianistka, która bardzo wiele potrafi. Jest taką, można powiedzieć, taką oazą elegancji i doskonałości, jeżeli tak można powiedzieć. Gra pięknym dźwiękiem, bardzo świadomym. Wszystko jest ustawione tak, jak być powinno. Pięknie frazuje. Te frazy mają takie właśnie eleganckie wymiary, eleganckie kształty. W tym utworze, który za chwilkę usłyszymy w arcypięknej legendzie Ignacego Jana Paderewskiego, zaimponowała mi tym, że na krótkim odcinku, przecież to jest krótka miniatura, potrafiła stworzyć dwie porywające kulminacje. No, nie da się ukryć, że taka sztuka musi zrobić wrażenie. Elżbieta Bilicka z Polski. Bardzo to niezwykłe, piękny utwór. Legenda Ignacego Jana Paderewskiego, grana przez Elżbietę Bilicką, która została zakwalifikowana do 3. etapu konkursu. Potem było jeszcze skercino, takie elfowate, bardzo ulotne, pięknie pokazane. To było grane tak, z takim temperamentem, z taką temperaturą, że przypominało, często porównuje, żywe srebro. Znakomicie ustawione pod tym właśnie emocjonalnym względem. No i to było wszystko, jak chodzi o część tyczącą Ignacego Jana Paderewskiego, a potem był tylko jeden utwór, zbiór kilku kompozycji Maurycego Ravela, Miroir, Zwierciadła, gdzie dała nam przykład swojego myślenia muzycznego, gdzie było dużo myśli brzmieniowej, także dbała o to, aby brzmienie komponowało się z tą całością, a to brzmienie jest bardzo ważne, bo przecież to utwór, w którym trzeba pokazać barwy, pokazać te impresyjne, wrażeniowe, bardzo sensualne związki muzyczne, akordy. Bardzo aktywne, bardzo otwarte granie. Chciałbym Państwu zaprezentować końcowy fragment tychże zwierciadeł Ravela, to Dolina Dzwonów. Kiedy słuchałem tej muzyki, zastanawiałem się, że tylko brakuje tej muzyce obrazu, tylko brakuje filmu, tak niezwykła, barwna i tak można ją ilustracyjnie przedstawić. Elżbieta Bilicka z Polski.
zasłuchałem się, tak jak i Państwo pewnie. Elżbieta Bilicka grała Ravela w drugim etapie konkursu, a zaraz po niej na estradzie Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaprezentowała się Chinka, 25-letnia, Xion Hui Yang, która grała Bacha, który jakoś szybko, piąta partita tego kompozytora, jakoś szybko, niezauważenie uciekła mi. Potem był Paderewski, też ta wieczorna miniatura Osłor, pięknie, tradycyjnie grana, chyba lubiana kompozycja przez wszystkich, większość kandydatów wybrała właśnie tę miniaturę z racji szczerości może melodii, czy w ogóle nastroju bardzo, bardzo gładko wykonywanego utworu przez, tak jak powiedziałem, prawie większość. No i potem był Waltz Kaprys, gdzie był efekt niesamowity. Myślę, że początek tego kaprysu dobrze odda walory tej chińskiej pianistki, która oczywiście jest półfinalistką naszego konkursu. Xion Hui Yang z Chin, która grała nam fragment utworu Ignacego Jana Paderewskiego, to Kaprys Waltz, bardzo efektownie. Potem zaczęła grać ostatnią już pozycję swojego występu, mianowicie momenty muzyczne, 6 momentów muzycznych Sergiusza Rachmaninowa, opus 16. I było to szalenie ciekawe. Pokazała imponującą pianistykę. Były to utwory, które budowała w zależności od wyrazowych potrzeb, od tego, co kompozytor zamieścił w tych utworach. Były niesamowicie burzliwe niektóre bardzo, bardzo piękne, cudowne, wręcz andante cantabile, na przykład trzecie ogniwo. Natomiast czwarte pokazało w sposób taki niezwykle barwny, ciekawy, na co stać pianistkę, jak chodzi o warstwę techniczną, kiedy trzeba grać bardzo szybkie figuracje w lewej ręce, a w prawej ręce jest melodia, w tych też różnych układach. Realizowała to bardzo ciekawie, musi to być jej bliskie. Oto fragment Presta właśnie w tonacji e-moll z momentów muzycznych Sergiusza Rachmaninowa, a gra, przypominam raz jeszcze, 25-letnia Chinka.
tych burzliwych fragmentów utworów rosyjskich kompozytorów przyznam, że najbardziej lubię te Sergiusza Rachmaninowa, zarówno chociażby z sonaty. Dziś słuchaliśmy sonaty drugiej, jak i na przykład z tych właśnie momentów muzycznych. Chinka stworzyła całość na pewnych fundamentach muzycznych i pianistycznych, no i decyzją jury została zakwalifikowana do trzeciego etapu konkursu, czyli będziemy jeszcze słuchać jej gry, jej sztuki pianistycznej. Na zakończenie wystąpił pianista, już wiemy, że nie dostał się do półfinału, to Anatolij Kostiuchenko z Ukrainy, 24-letni pianista, który bardzo wiele potrafi. Grał niezwykle ciekawie Paderewskiego. Może rozpocznijmy od Mazurka, bo jeden z nielicznych mazurków wybranych przez pianistów. A Kostiuchenko wybrał właśnie Mazurka Paderewskiego i posłuchajmy, jak grał. Bardzo dziękujemy. To był Anatolij Kostiuchenko, który potem grał balladę Brahmsa z potężną kulminacją. To była jego niebagatelna propozycja. Grał także sonatę wolsztajnowską Beethovena. Pokazał mocne palce, pokazał dobrą technikę, precyzję, duże napięcie. To też była pozycja, która mogła się podobać. Po zakończeniu jego beethovenowskiego popisu zapisałem sobie, czy jest to nasz ideał, a zwłaszcza jurorów, zobaczymy w werdykcie. No, widocznie nie było to idealne, oczekiwane, ale gra na pewno porywająca, zwłaszcza pokazał tą grę w sonacie Skriabina, którą zagrał znakomicie, jak to tak można powiedzieć potocznie, pełnym gwizdku. Od początku do końca, w pełni świadomie, znakomicie przygotowana. To była kreacja, to było wykonanie, które też ogromnie podobało się publiczności. Ja byłem też tym utworem i tym wykonaniem bardzo zachwycony. Więc na zakończenie swojego występu, już po raz ostatni niestety w Bydgoszczy, w czasie tego konkursu gra 24-letni pianista z Ukrainy, Anatolij Kostiuchenko, który wyszedł bardzo smutny, przygaszony, podobnie wchodził na estradę, natomiast kiedy siedział przy instrumencie, Państwo zobaczą, niczego nie brakowało.
To był pianista z Ukrainy, Anatolij Kostiuczenko, który nie dostał się do trzeciego etapu. Nie dostali się także niestety Jasko Furumi, także Michel Candotti z Włoch, której ogromnie będzie mi brakowało. Nie dostali się także inni rosyjscy, na przykład pianiści Ilya Szmukler, Andrzej Denisenko. Nie dostał się nasz pianista Andrzej Wierciński, którego też będzie nam brakowało, ale trzeba powiedzieć, że mamy Tymoteusza Biesa, który wczoraj grał, o której grze wczoraj mówiliśmy. No i mamy także Elżbietę Bilicką, która zaprezentowała się dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała się Państwu jej gra. I mamy Jakuba Kuszlika, więc mamy troje Polaków. Mamy nadzieję, że dobrze zaprezentują się w trzecim etapie. Bardzo serdecznie życzymy im, ale też i pozostałym półfinalistom, którzy grać będą pojutrze i w następnym jeszcze dniu, czyli 15 i 16 listopada, będą występować dwukrotnie. W pierwszej części będą grać recital trwający do 45 minut, w tym obowiązkowy utwór dla wszystkich uczestników, to będzie kompozycja współczesnego kompozytora Zbigniewa Bargielskiego. No i oczywiście to obowiązkowy utwór, a pozostałe utwory, wybór należy do wykonawców. To kolejny ukłon w stronę pianistów, którzy mogą sobie dobrać tak, jak im to najbardziej odpowiada, utwory. Natomiast drugą częścią ich występu będzie zagranie jednego z koncertów fortepianowych Mozarta z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej. Bardzo trudne zadanie, dwuczęściowe w tym trzecim etapie, no ale potem do finału już, mamy nadzieję, dostanie się grupa najwspanialszych pianistów, którzy będą mogli podjąć jeszcze jednego wielkiego artystycznego i repertuarowego wyzwania. Tak więc usłyszymy się i zobaczymy pojutrze. Serdecznie Państwa zapraszam, a dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. I would like to say that again, I would like thank you to all the jury for very difficult decisions. And I hope we will be very successful up to the last day. I will tell you the number and the names of 10 pianists who are semi-finalists and will start already after tomorrow. Number 4, Liu Xiaoyu. Yes. Number 17, Svetlana Andreeva from Russia. Number 19, Alexander Panfilov. Number 32, Tymoteusz Bies. Number 36, Dina Ivanova. Number 38, Kosuke Akimoto. Number 39, Lee Hyuk. Number 43, Jakub Kuszlik. Number 44, Elżbieta Bilicka. And number 45, Yang Xiaoyu. My sincere congratulations to our semi-finalist and my same warm congratulations to those. Thank you.
Radia jest Kazimierz Wielki University in Poland.
The organizers of the 10th International Ignacy Jan Paderewski Piano Competition would like to invite you to the concert halls at the F. Nowowiejski Academy of Music and the I.J. Paderewski Philharmonic Hall. From November the 6th until November the 20th, 2016, 53 pianists from 19 countries, selected from among 164 candidates, will be performing. They will be accompanied by three conductors, as well as Capella Bydgoszczyensis and the Symphony Orchestra of the Pomeranian Philharmonics. The prize pool totals €64,000 and also includes the possibility of performing in a dozen or so countries worldwide. Internet transmission will be available at paderewskicompetition.pl.